Jako członek Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Koła nr 5 imienia generała broni Józefa Dobormuśnickiego w Zielonej Górze jestem zaszczycony, że mogę w tej kwestii przemawiać. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku na ziemiach prowincji poznańskiej. Było to jedno z bardzo niewielu polskich powstań narodowych, które zakończyło się tak znaczącym sukcesem. Nie znajduję zrozumienia dla faktu, dlaczego dotychczas nie zostało właściwie uhonorowane przez państwo polskie. Podczas gdy rocznice klęsk są u nas bardzo mocno fetowane. Miał rację Roman Dmowski, jak mówił, myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa. Z zadowoleniem więc przyjmuję, że wreszcie Sejm Rzeczypospolitej właściwie upamiętni zwycięskie powstanie wielkopolskie. Powstanie wielkopolskie wybuchło po wizycie Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Było wyrazem słusznego gniewu Polaków wobec niemieckich agresorów. Polacy z Poznańskiego zachowali w sobie tożsamość narodową, mimo dekad germanizacji, kulturkampfu, hakatyzmu i prześladowań. Nie pozwolili na odarcie się z polskości, na wynarodowienie, na zniemczenie. Są przykładem tak bardzo, także dzisiaj, potrzebnego, gdyż niektórzy starają się tożsamość narodową rozmyć w tożsamości europejskiej, regionalnej czy jakiejkolwiek innej. Nie byłoby sukcesu powstania wielkopolskiego, gdyby nie niezłomny duch narodowy w Wielkopolanach. Duch ten powstał przy udziale narodowej demokracji, która była najsilniejszym obozem ideowym w Wielkopolsce. Roman Dmowski na czele Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu zapewniał stałe poparcie dyplomatyczne dla sprawy polskiej w Wielkopolsce. O endeckiej podbudowie powstania wielkopolskiego świadczą chociażby słowa jego dowódcy, generała Józefa Dobormuśnickiego, który w swych wspomnieniach wprost napisał: uważam się za nacjonalistę i narodowca. Te emocje i postawy wyrażało także społeczeństwo. Na terenie Wielkopolski 1 czerwca 1919 roku odbyły się wybory uzupełniające do Sejmu Ustawodawczego. Wspólna lista Narodowej Demokracji i innych stronnic prawicowych uzyskała 97% poparcia i wszystkie 42 mandaty w Sejmie przeznaczone dla Wielkopolski. Powstanie Wielkopolskie jest przykładem niezłomnego ducha narodowego, przykładem cnoty wojskowej oraz jedną z najpiękniejszych kart w historii Polski. Konfederacja oczywiście popiera należyte upamiętnienie powstańców wielkopolskich. Cześć i chwała bohaterom.